Cwańko miłości CD Detailingu, od jakiegoś czasu w Polsce nie musimy posiadać już tej naklejki na szybie z tablicą rejestracyjną i to jest właśnie temat dzisiejszego odcinka. Tak, przypuszczamy, że 90% osób, 90% pojazdów samochodowych jeszcze jeździ z tymi naklejkami, dlatego pokażę wam, jak w domowy sposób dosyć szybko się tego pozbyć. Także idziemy w pierwszej kolejności do Mini Coopera. A użyjemy do tego żyletki, a raczej takiego nożyka. Może być to też zwykła żyletka ze sklepu taka. Tak, tylko dobrze sobie ją gdzieś zabezpieczyć z jednej strony taśmą, nawet papierową, żeby gdzieś sobie pasów nie pociąć. I następna sprawa, dobrze jest takie rzeczy też robić w nasłonecznione dni, kiedy ta jeżeli oczywiście nie mamy opalarki, jeżeli ta po prostu klej jest troszeczkę taki bardziej miękki, że tak powiem. No i też naklejka nie będzie się nam łuszczyć, łamać, tylko po prostu większymi płatami będzie schodzić. A do usuwania kleju użyjemy tego tutaj specyfiku, czyli kremu Nivea. Tak, kremu Nivea. Także może zacznijmy. Nie, z tej strony będziecie lepiej kadrować, czy od tamtej strony z zewnątrz? Wiesz co, będę najwyżej skakał, ale jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałeś o gąbce, bo też jest fajnie to robić zmywakiem, na przykład kuchennym. My tu mamy akurat aplikator z gąbką, nim właśnie będziemy nakładać krem Nivea, żeby usunąć resztę. I oczywiście klejo. Mikrofibra w celu wyczyszczenia starcia wszystkiego. Mati, bardzo dobra robota. Bardzo dobra robota. Teraz bierzemy sobie krem Nivea. Ja już sobie otworzyłem przed chwilą. Check the mic and make sure it sound right, boys. Masz jeszcze shake, masz jeszcze. Widzę, ja wszystko widzę. Gdzieś to było, czekaj, gdzie to było, ja wszystko widzę? A, w tym. W poranku Kojota. To ten. Sztur poszedł na balety z tą z Wenecją czy z kimś tam. No. I tam stał ślepy ochroniarz na tych baletach. A ten poszedł w niby tam sportowych butach. A ten myślał, że to Adidasy są, a to normalne buty były. I ten mówi do niego: czy widzisz tu jakiegoś dresiarza? Bo ten mówi, że do niego, że dresiarzów nie wpuszczają na dresiarzy na balety, nie? A ten się go pyta: a widzisz tu jakiegoś dresiarza? Ja wszystko widzę, tak mu odpowiedział, a tak naprawdę to był ślepy. Nie. I tym właśnie... Miłym, śmiesznym akcentem polskiego kultowego filmu usunęliśmy naklejkę. I klej po naklejce kremem Nivea. Zgadza się. To co, lecimy jeszcze do Phaetona z winietami? Możemy z winietą i tam masz jeszcze chyba Euro 4 też, tak? Tak, Euro 4, no. Panie kierowniku, to zejdzie czy nie zejdzie? Się zaraz okaże. O, Holinder, ile tutaj klejaszka zostało. Tutaj klejaszka zostało. Chyba trzeba będzie benzyną ekstrakcyjną wyczyścić. No właśnie, może jeszcze pokażmy z benzyną. No przede wszystkim nie chcieliśmy wam pokazywać benzyny z tego względu, że taki krem Nivea mniej szkód zrobi, jeżeli wam gdzieś tutaj kapnie na tapicerkę. Nie na tapicerkę, tylko na plastiki. Głównie to nie chcieliśmy wam pokazywać produktów typu taręglu, no bo jednak to by sobie najlepiej z tym poradziło. No chcieliśmy zrobić to jak w najbardziej takich domowych warunkach. Dlatego wydaje nam się, że krem Nivea każdy ma. Może nie każdy, ale 90% posiada taki krem, a jak nie, to jakiś inny krem. Chodzi tutaj, że krem jest po prostu tłusty, zaczyna w jakiś sposób ingerować w ten klej i schodzi ta naklejka, ale tutaj będzie kajny problem. Co kajny problem? Ja widzę, że to będzie grozę problem. Grozę problem. No nie, tutaj dosyć dużo tego kleju zostało. To może przejdźmy do drugiej i wrócimy do tej z benzyną. Albo starym glu. Fejtonik dzisiaj na myjni był. O kurde, co to za winie? To jakaś słaba wita jest. Cykfuch. Cykfuch, a tutaj też zostało sporo. Nivea, żeby nie było. Nie ma.
i gotowe. I co, grubszy arsenał, bo szkoda nam tak naprawdę czasu, można było się pomęczyć tym kremem Nivea, ale tu jest za dużo tego kleju. Więc Mati ma tar and glue, czyli jak sama nazwa mówi, tar and glue, czyli asfalt i klej. Wcale nie, bo to jest napisane ter wasze. Panie, to nie taka prosta sprawa będzie. Panie, bo ja tu coś innego widzę. Co? Bo tu jest jeszcze... Folia? Folia. Gdzie masz skrobaka? A bo to jest jeszcze jedna warstwa folii? Tak, zobacz. A, czyli to nie był klej, tylko jeszcze jedna folia. Tak, jeszcze jedna warstwa folii. Też taka podwójnie klejona. Jak oczywiście można też zaopatrzyć się w skrobak taki plastikowy, gdzie takie nożyki się zakłada, jest dużo łatwiej to skrobać, no ale... No i teraz starym glutkiem. I w zasadzie to voila! To co, chyba szybki odcinek? Ale jakże potrzebny odcinek, zmień strony. Ja stoję po tej, ty stój sobie po tej. Więc wydaje mi się, że nic dodać, nic ująć. Pamiętajcie, że przy taręglu musicie uważać na te plastiki w samochodzie, a krem Nivea to już tak nie do końca musicie uważać, bo nie, nic się nie stanie. Nie, no też, bo później będzie, może być go dosyć trudno zetrzeć gdzieś. Puste będzie. No. Gdzieś tapicerki z deski rozdzielczej. Ale nic wam nie powinien zniszczyć. Nic wam nie powinien zniszczyć. Taręglu, no faktycznie może gdzieś już uszkodzić, może zostawić plamę, także uważajcie z tym. No benzyny ekstrakcyjne szukaliśmy, ale niestety brakło, myślałem, że mam, ale niestety nie ma. Także, ale widzieliście, krem Nivea jak najbardziej się sprawdza, w przypadku tej naklejki Euro 4 też by się sprawdził, no ale za późno zorientowaliśmy się, że naklejka jest dwuwarstwowa, trzeba było ściągnąć drugą warstwę i dopiero gdzieś ten klej ruszyć i naprawdę wydaje mi się, że Nivea też sobie by z tym klejem poradziła. Nivea, no bo Nivea to jest jakby nazwa, nie drążmy, nazwa żeńska, ale jest to właśnie krem. Ale jest to krem. No. Pamiętajcie o tym, że jeżeli ten odcinek wydał się wam pomocny i już wiecie jak zdjąć naklejkę przy pomocy jakichś tam produktów domowych, koniecznie zostawcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie o naszych social media, miłośnicy detailingu, jak i również detailing. Tak, ale tak jeszcze taka mała uwaga, jeżeli ktoś by nie miał mikrofibry albo ciężko by było mu tą mikrofibrą, no tutaj najbardziej może się wspomagać zmywakiem kuchennym, tutaj bym raczej używał tej bardziej szorstkiej strony, to i tak nie ma za dużo tarcia przy tym, no bo klej ładnie schodzi właśnie pod kremem Nivea. No i to chyba na dzisiaj już wszystko. Jeszcze sklep, Mati. Niech pamiętają o sklepie. Pamiętajcie o naszym sklepie www.detailingbulls.sklep.pl. Tam możecie zakupić jakieś produkty do dbania o swoje samochodziki. Także zapraszamy jak najbardziej serdecznie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.